Andrzej Friszke. Pan profesor Rafał Chwedoruk. I pan profesor Filip Musiał. Każdy z panów profesorów jest ekspertem w dziedzinie polityki historycznej. Każdy z panów profesorów ma swoją definicję tego zagadnienia. Siedzący po mojej lewej ręce pan profesor Rafał Chwedoruk jest teoretykiem polityki historycznej i jako pierwszy w Polsce wydał książkę naukową, podręcznik mówiący o polityce historycznej. Przygotowując się do tej debaty, szukałem definicji jednej, właściwej, która by opowiedziała nam w trzech, czterech zdaniach o tym, co to jest polityka historyczna. I miałem bardzo duży problem, ponieważ tych definicji w wydawnictwach naukowych jest bardzo wiele. Naliczyłem przynajmniej 20 różnych opinii na ten temat, między innymi pana profesora Andrzeja Friszkę, pana profesora Rafała Chwedoruka. Każdy z panów ma swoją teorię na ten temat, swoją definicję. Wiemy tylko tyle, że polityka historyczna dzieli się na dwie części. Na politykę historyczną wewnętrzną, kształtującą tożsamość narodową i tożsamość obywatelską społeczeństwa, i na działania zewnętrzne mówiące o kształcie i polityce państwa polskiego na zewnątrz, czyli jest elementem działań polityki zagranicznej rządu. Doczytałem się w różnych wydawnictwach naukowych, że polityka historyczna jest narzędziem politycznym, a nawet partyjnym. I od razu zadam panom pytanie. Według panów, jak wygląda polityka historyczna i jakie jest przełożenie teorii na praktykę? Poprosiłbym od pana profesora Rafała Chwedoruka. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, by nie wchodzić w owe zawiłości definicyjne, zwłaszcza że nauka historyczna zawsze tego unikała, to powiedziałbym, że na politykę historyczną składają się dwa aspekty. Pierwszym z nich jest polityzacja historii, to znaczy zarówno bezpośrednio pojęta ingerencja świata polityki w świat nauki, ale także tworzenie ram dla badań naukowych, granty naukowe, finansowanie księgarni i tak dalej. I w tym sensie polityka historyczna istniała zawsze, a już w czasach Tukidydesa czy Homera. I wiąże się to oczywiście z ponadczasowym pytaniem o niezależność i granice autonomii badacza względem świata zewnętrznego. Zauważyłem swego czasu, biorąc pod uwagę inne moje zainteresowania zawodowe, pewną symetrię, to znaczy czytanie książek o historiografii, czyli historii w wielu aspektach jest lekturą tożsamą z czytaniem książek do historii myśli politycznej. Pojawiają się nawet często te same postacie. I drugi element owej polityki historycznej to jest coś odwrotnego obok polityzacji historii. To jest historycyzacja polityki. To jest wykorzystywanie przez polityków odwołań do historii, treści historycznych, wreszcie czynienie z przeszłości przedmiotu polityki teraźniejszej i przyszłej. Generalnie zatem powiedziałbym, że jest to coś, czego się nie da uniknąć. To znaczy wszystkie historyczne próby uniknięcia zajmowania się przez państwo przeszłością w istocie były próbą redefinicji tejże przeszłości bez względu na kontekst historyczny. Natomiast w istocie przedmiotem sporu jest to,
w jaki sposób państwo ma się odnosić do przeszłości, tak jak specjalna komisja we francuskim parlamencie lat temu 11 przyjęła zalecenia po iluś miesiącach pracy z zawodowymi historykami i tak dalej, stwierdzając, że parlamenty nie powinny się zajmować historią poprzez ustawy. Jeśli już mają to czynić, a w określonych sytuacjach tak, powinny to czynić poprzez rezolucję. To tyle, dziękuję. Pan profesor Andrzej Friszke. Panie profesorze, jak według pana wygląda polityka historyczna w praktyce i w teorii? Czy jest różnica? Proszę państwa, o teorii to ja za dużo nie będę mówił, natomiast odniosę się do tego, co u nas w Polsce jest z polityką historyczną. To pojęcie się pojawiło po roku 2000. Zostało przede wszystkim skodyfikowane przez Kazimierza Ujazdowskiego, Pawła Kowala i krąg trochę polityków, trochę publicystów skupionych wokół projektu Muzeum Powstania Warszawskiego. I to jest jakby zawarte i w prasie, i były broszury, były konferencje na ten temat. Tak jak wtedy była ta polityka historyczna rozumiana, ona wychodziła z założenia, że ponieważ we współczesnych państwach, tu zwłaszcza wskazywano na Rosję i na Niemcy, władze państwowe prowadzą pewną politykę promowania wydarzeń, faktów, opinii, które nie są neutralne, tylko są pewnym instrumentem działania propagandowego, powiedzmy, w strukturach międzynarodowych i w ogóle w opinii publicznej, świata. W związku z tym Polska też musi taką politykę mieć i powinna ona służyć przypominaniu polskiego czynu niepodległościowego, polskich dążeń do wolności. Z tego ogólnego przekonania wzięły się takie fakty, jak właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, następnie projekt budowy Muzeum Historii Polski, w pewnym sensie jakąś repliką, ale w gruncie rzeczy to nie była żadna replika, jest Muzeum II Wojny Światowej. No myślę, że Muzeum POLIN też by tu należało zaliczyć i szereg mniejszych muzeów. Była to próba, że tak powiem, pokazania przeszłości w sposób komunikatywny dla przeciętnego człowieka i przypomnienia, że tak powiem, różnych stron ważnych w dziejach Polski uwypuklających te dzieje jako element tożsamości. Tak było kiedyś. Dzisiaj natomiast jest coś zupełnie innego, to znaczy nie chodzi już o żadne, że tak powiem, uwypuklanie wydarzeń z historii Polski tak w ogóle, tylko chodzi o lansowanie bardzo określonych modeli ideologiczno-politycznych, bardzo, bardzo określonych wydarzeń wewnętrznych, typu żołnierze wyklęci na przykład, pomijanie bardzo wyraźne innych wielkich wydarzeń, przechodzenia w gruncie rzeczy do porządku dziennego, na przykład polskim państwem podziemnym w czasie II wojny światowej, zmniejszaniem roli i znaczenia Armii Krajowej. I z czego to się bierze? To się generalnie bierze z tego, że oczywiście obecnie rządzący obóz ma ogromne ambicje kreowania rzeczywistości i świadomości narodowej. Wręcz bym powiedział, że próbuje uprawiać to, co się kiedyś nazywało w myśli endeckiej wychowaniem narodowym, a poza tym zmierza do przekształcenia świadomości, powiedzmy, społecznej w sposób taki, żeby, że tak powiem, w naturalny sposób pewną ideologię o charakterze narodowo-ludowym promować w społeczeństwie. I temu jest podporządkowana polityka historyczna oraz związane z tym rozmaite kłopoty typu, prawda, gwałtowne i wrogie przejęcie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, typu zablokowanie i niedopuszczenie do Dariusza Stoli do sprawowania funkcji dyrektora, na którą został wybrany, i bardzo wiele, bardzo drastycznych posunięć, z którymi mamy do czynienia, które nie dotyczą oczywiście historii, dotyczą polityki, ale polityki, nie tej takiej prawdziwej polityki sejmowej, powiedzmy, tylko polityki dotyczącej operacji
na świadomości ludzi, czy próbach kształtowania ich świadomości. Ja, jak wiadomo, to nie jest żadna tajemnica, jestem bardzo stanowczym krytykiem tych działań. Nazwałem zresztą w takim wywiadzie, który tutaj mam, samobójcza polityka historyczna PiS. Uważam, że ona prowadzi do bardzo poważnych naruszeń pamięci historycznej, świadomości narodowej, no i oczywiście prawdy historycznej, bo prawda historyczna bardzo często w ogromnej mierze jest tutaj ofiarą. I ostatnie zdanie, bo przecież nie mogę za długo mówić, to nie dotyczy tylko tej najnowszej przeszłości, bo jeżeli popatrzeć na stulecie niepodległości, które mieliśmy w zeszłym roku, to ja twierdzę, że nie było żadnego stulecia. Nie było żadnej narracji, żadnej, że tak powiem, przekazu poważnego namysłu nad tym stuleciem, nad polskimi sukcesami, nad polskimi porażkami, nad polskimi, że tak powiem, nadziejami na przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o politykę historyczną, bo pan o to zapytał, oddziaływującą za granicą, to moim zdaniem nie ma żadnej. To się skończyło. Dlatego, że trudno mi uznać te akcje propagandowe od czasu do czasu podejmowane, kompletnie nieskuteczne, bo kompletnie się nie komunikujące ze świadomością międzynarodową różnych ośrodków, elit i tak dalej. Właściwie dotyczy jednej rzeczy, czyli tak zwane polskie obozy, problem Holokaustu. Ale jest podawane w takiej formie, że to jest nie do przyjęcia dla człowieka świata zachodniego, więc to jest po prostu strzelanie w niebo po prostu tymi nabojami. Pan profesor Andrzej Friszke włożył kij w mrowisko, zaraz się do tego odniesiemy. Poproszę panów o odniesienie się do tego. Jeśli mogę prosić jeszcze pana profesora Filipa Musiała o zajęcie stanowiska w sprawie różnicy między teorią a praktyką polityki historycznej. To znaczy, wiadomo, że historycy i politologowie próbują politykę historyczną zdefiniować, wskazując właśnie, myślę, że to, o czym mówił pan profesor Chwedoruk, jest kluczowe, czyli z jednej strony ta polityzacja historii, z drugiej strony historyzacja polityki. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim te teoretyczne konstrukty to jest jeden wymiar, ale patrząc od strony praktycznej, na pewno jest tak, że możemy powiedzieć, że każde państwo, każda wspólnota powinna mieć ambicje do tego, aby konstruować w polityce tej historycznej wewnętrznej pewien zespół symboli, faktów, zjawisk, które nas konstytuują jako wspólnotę, które są pewnym kręgosłupem, wokół którego my jako wspólnota chcemy się skupiać i jako wspólnota się w tych symbolach odnajdujemy. I oczywiście pewnie moglibyśmy spisywać protokół rozbieżności odnośnie różnego rodzaju drobniejszych faktów, natomiast wydaje mi się, wbrew temu z kolei, co powiedział pan profesor Andrzej Friszke, że wiodącym nurtem w działaniach rządowych od lat jest to, co zostało zdefiniowane trafnie przez środowisko skupione właśnie wokół Kazimierza Michała Gwiazdowskiego, Tomasza Merty w roku 2000, czyli przekonanie, że tym, co powinno nas konstytuować jako wspólnotę wewnątrz kraju, jest idea niepodległościowa, idea wolności. To jest ten przekaz, który chcemy kontynuować. A to, co jest niezwykle problematyczne i co jest trudne i co było kłopotem w III Rzeczypospolitej w wymiarze wewnętrznym przez te 30 lat i wydaje się, że jest kłopotem dalej, to jest punkt startu. To znaczy to, że w roku 89, kiedy zaczęliśmy odzyskiwać suwerenność jako naród i jako państwo, nie byliśmy gotowi, bo nikt nie jest gotowy, wychodząc z systemu totalitarnego, autorytarnego, czy z tendencjami totalitarnymi, różnie historycy czy politologowie definiują to, co było systemem PRL-owskim po roku 56. Nie byliśmy w stanie w roku 89, 90, 91 odwołać się wprost do tradycji II Rzeczypospolitej czy uchodźstwa. I tak naprawdę przez szereg lat żyliśmy w schizofrenii historycznej. Jeśli pan profesor odwołuje się do żołnierzy wyklętych, to warto pamiętać o tym, że przez szereg lat państwo polskie realizowało, można powiedzieć, działania schizofreniczne, czyli z jednej strony szukało ich na Łączce i chowało odnalezionych żołnierzy wyklętych z honorami państwowymi, a jednocześnie z honorami państwowymi byli chowani ci, którzy byli zasłużeni w ich tropieniu i mordowaniu.
I to jest... I to jest ten problem, który mamy w wymiarze zewnętrznym. W wymiarze wewnętrznym. W wymiarze zewnętrznym z kolei polityka historyczna to tak naprawdę próba wykorzystywania przez dyplomację historyczną, przez polityków, historii jako soft power. Jedna z tych definicji mówi o tym, że każda wspólnota, każde państwo może dysponować kapitałem moralnym, który później pomaga albo utrudnia realizację swoich interesów na arenie międzynarodowej. I tu pewnie też moglibyśmy budować protokół rozbieżności związany z tym, na ile skuteczna czy nieskuteczna jest ta działalność dzisiaj na arenie międzynarodowej. Ja jednak mam przekonanie takie, że różnego rodzaju interwencje Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej polityce, która jest polityką reaktywną, czyli nie jest strategią budowania pewnego wizerunku Polski, ale jest odpowiedzią na te zjawiska, które z punktu widzenia polskiego są niepożądane, jest skuteczna. To widać także po badaniach statystycznych, które pokazują spadek liczby tego nieprawdziwego historycznie określenia polskie obozy koncentracyjne. A z drugiej strony warto pamiętać o tym, że podejmowane są działania, które są skuteczne właśnie choćby we współpracy MSZ-u z Muzeum II Wojny Światowej, czyli pokazanie w ponad 100 państwach na świecie wystawy o 1939 roku, które z pewnością uwrażliwiało na to, co stało się udziałem naszej wspólnoty w roku 1939, bo nie powinniśmy mieć złudzeń, że na świecie ktoś wie, co się wydarzyło 1 czy 17 września. To jest historia, którą my musimy opowiedzieć. Dziękuję. Mam problem, który wywołał przed chwilą pan profesor Rafał Chwedoruk, przywołując przykład Komisji Francuskiej, która opracowała zasady prowadzenia polityki historycznej przez państwo. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego przez ostatnie 29 lat, 30, nie można było takiej komisji powołać w Polsce, opracować takie zasady, dlaczego ciągle w Polsce obracamy się w kręgu debat wokół polityki historycznej, a tak naprawdę tej polityki historycznej nie prowadzimy od 1989 roku, bo to nie jest tak, że teraz nie ma polityki historycznej. Moim zdaniem nie było jej nigdy na przestrzeni tych ostatnich 30 lat, nie było jej w sferze praktycznej. Zawsze były dyskusje, rozmowy, debaty i szczątkowe realizacje działań. Czy można się w takim razie pokusić o ocenę tych 30 lat i wypracować model na przyszłość? Ja bym rozpoczął od tego, że samo pojęcie, które pojawiło się w Polsce mniej więcej w latach 99-2000, prawdopodobnie pierwszym, który użył tego, był Zdzisław Najder. To skądinąd bardzo, bardzo ciekawa okoliczność. Było bezpośrednio zaczerpnięte z niemieckiego doświadczenia, gdzie po tak zwanym pierwszym sporze historyków w latach 80., którego inicjatorem i główną ofiarą był prawicowy historyk Ernst Nolte, pojęcie Geschichtspolitik zostało użyte przez szefa niemieckiego towarzystwa historycznego jako po prostu opis sporu lewicy z prawicą o rozliczenia z nazizmem. Więc w tym sensie polityka historyczna w Polsce była, bo cały czas były jakieś spory. Natomiast w istocie ci, którzy, zwróciłem tu szczególną rolę, na szczególną rolę profesora Marka Cichockiego i profesora Gawina, bardziej traktowali to w istocie jako element owej soft power, polityki zagranicznej i tak dalej, zwracając uwagę, że na świecie następuje rewitalizacja historii jako politycznego oręża. I w tym aspekcie nie ulega dla mnie wątpliwości, że ta diagnoza była trafna. Nikt dzisiaj nie jest w stanie temu zaprzeczyć, a jakby ostatnim ogniwem łańcucha są roszczenia. Mniej więcej od 2001 roku w skali globalnej ruszyła fala roszczeń, i takich bardzo poważnych, i kompletnie niepoważnych, typu wyznawcy rastafarianizmu żądają odszkodowania za lata kolonializmu na poziomie pozapaństwowym. Spór o muzea, które toczymy w Polsce, jest absolutny banał na świecie w tej chwili. Niemcy w latach 80. przeszli spór o dwa
dwa wielkie muzea, które jakby w intencjach ekipy Kola miały pokazać, że Niemcy są już normalnym narodem i mają normalną historię, bo to jedno miało być Muzeum Historii Niemiec i drugie muzeum no już jakby powojennej Republiki Federalnej Niemiec. Ta francuska komisja, ona raczej zalecała państwu daleko posuniętą ostrożność. Kładła nacisk raczej na organizacje obywatelskie, naukowców i tak dalej, natomiast państwo raczej miało tylko no właśnie poprzez uchwały i rezolucje się do tego odnosić. Ja częściowo podzielam krytycyzm do tego, że Polska jako państwo w latach 90. nie potrafiła się w tym odnaleźć, ale moim zdaniem źródła to były absolutnie banalne. To znaczy nasze wyobrażenie świata zachodniego i polskich elit, szczególnie elit opozycyjnych, to było wyobrażenie rodem z lat 70. A to właśnie w latach 70. na Zachodzie upadła wiara w przyszłość i wizję, powiedziałbym, liniowego postępu zaczęła zastępować ucieczka w przeszłość z wielu powodów, o których nie czas i miejsce mówić. Natomiast zgadzając się co do tego, że spór o samo istnienie polityki historycznej na różnych jej poziomach wygrali inicjatorzy debaty w Polsce, to jeśli chodzi o amunicję, która jest wykorzystywana w tym, jest mi zdecydowanie bliżej do pana profesora Friszka. Najlepsze jakby odniesienie. W 2012 roku w Izraelu erygowano pomnik zwycięstwa Armii Czerwonej. Zmieniło się bardzo wiele w sytuacji globalnej. Oznaczało to dla Polski zmiana jakby usytuowania Rosji w tych sporach, oznaczało olbrzymie niebezpieczeństwo, prób wypchnięcia Polski z grona państw walczących z hitleryzmem, a skutki tego byłyby nieobliczalne. A my na taką wojnę wyruszamy z Brygadą Świętokrzyską i tle żołnierzami wyklętymi. No, ale to jest po prostu mecz przegrany walkowerem przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Wszyscy w świecie zabiegają o to i zabiegali od 1943 roku, żeby być przeciwnikami Adolfa Hitlera. A my w Polsce sobie spokojnie dyskutujemy. A trzeba było i z Hitlerem przed 1939 rokiem. A w zasadzie Brygada Świętokrzyska to nie do końca wiadomo. Sytuujemy się obok prowadzącą taką, a nie inną politykę historyczną Ukrainy czy Łotwy. Tak mówiąc w skrócie, daleko nie zajedziemy. A konkurenci, przeciwnicy są bardzo, bardzo silni, nieporównywalnie silniejsi niż to, co miało miejsce w latach 90. Dziękuję. Proszę bardzo. No ja się zgadzam z tym, co powiedział profesor Chwedoruk i to powiedziałem zresztą publicznie, więc nie będę tego teraz powtarzał. Odnoszę się natomiast do dwóch tez, które padły. Pierwszej to, co pan powiedział, że właściwie po 89 nie było polityki historycznej. Oczywiście nie było polityki historycznej, bo nikt tego tak nie nazywał, nie było tego pojęcia, ale to nie znaczy, że po 89 roku nie prowadzono tutaj ogromnych działań w zakresie historii, czy odtwarzania historii Polski. To można by książkę napisać, oczywiście tego nie będę w stanie powiedzieć. Dotyczy to i muzeów, dotyczy to i najrozmaitszych uroczystości, które się odbyły chociażby w tym zamku. Odbywały się w najrozmaitszych miejscach, w mniejszych miastach, ogromna ilość książek, ogromna ilość dyskusji, które się toczyły i w Gazecie Wyborczej, i w Rzeczpospolitej, i w polityce, i w pismach, że tak, i w Tygodniku Powszechnym. Ja mam całe stosy wycinków z tych lat. Więc mówienie o tym, że nie było, że tak powiem, zainteresowania historyczne historią, przepraszam za słowo, ale to jest po prostu kłamstwo. Ja nie rozumiem, jak można go tak używać. Teraz wyszła na płycie film o Piłsudskim, Trzosa Rastowieckiego. W zasadzie jest to jedyny serial, jaki w ciągu tych 30 lat został nakręcony, pokazujący odbudowanie niepodległego państwa polskiego. Jedyny. Nikt inny nie zrobił. Trzos Rastowiecki, to są lata 90. I się mówi, że nie było działań? No przepraszam. Druga rzecz dotyczy, jak pan to ujął, to jest, wiem, doktora Musiała stała teza, bo to czytałem również uzasadnienia w większych artykułach, jak mówi, schizofrenii historycznej po 89 roku. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. To jest, się nazywa pluralizm. Pluralizm. Oczywiście użycie argumentu, który tu został użyty, żołnierze wyklęci kontra ubecy, no jest takim ostrym i trudno, że tak powiem, na to coś odpowiedzieć. Jest to pójście do ekstremum w polemice.
Ale przecież, jeżeli na to spojrzeć trochę szerzej, na czas po roku 45, jak oceniamy tamtą epokę, to tam musimy jako przyzwoici historycy zwrócić uwagę na parę rzeczy, które nie są w tym planie w ogóle. Ziemie zachodnie. Polska przejęła połowę swojego terytorium po 45, dzisiejszego terytorium. Te ziemie zostały zagospodarowane. Miliony ludzi w jakiś sposób w tym uczestniczyło. Rozwijało się, że tak powiem, życie społeczne. W gruncie rzeczy przedstawienie, to jest właściwie istota tej polityki historycznej, to co pan zrobił. To znaczy pójście ad extremum. Bierzemy najskrajniejszy możliwy przykład, budzący silne emocje i redukujemy wszystko do takiego dylematu. I wtedy oczywiście to brzmi przekonywująco, no pewnie, ubecy kontra partyzanci. Ale to dotyczy ekstremu, do ekstremalnych postaw. I nie ma nic wspólnego z żadną schizofrenią historyczną, jeżeli będziemy przypominali, że tak powiem, legalnej działania legalnej opozycji. Będziemy przypominali twórców kultury, ludzi, którzy budowali uniwersytety, które kończyliśmy, jedne lepsze, drugie gorsze, ale zachowaliśmy tożsamość. Potem mogliśmy nawet być w opozycji i możemy tu dyskutować, a nie jesteśmy, że tak powiem, zmłotkowani kompletnie, jakby może sobie życzył Związek Radziecki. Tu się dużo rzeczy działo, których nie wolno wymazywać gumką jako czarną dziurę. No i ziemie zachodnie. Dzisiaj w ogóle nie pamiętamy o tym. W ogóle nikt nie odróżnia Wrocławia od Łodzi, czy Szczecina od Bydgoszczy. A to są ziemie z zupełnie inną historią. I polskość zaczęto budować w 1945 roku na tym terenie. I to jest w gruncie rzeczy, jeżeli popatrzymy na tysiącletnią historię, przypuszczam, najważniejsze, co się zdarzyło w ciągu tych 40 powojennych lat. Terytorium państwa, narodowe terytorium państwa objęło te tereny. I to miało swoje najrozmaitsze skutki, nie wszystko dobre, ja nie mówię, tam było dużo skomplikowanych rzeczy. Ale dotyczy to też relacji polsko-niemieckich, co właśnie w politykach, i już nie chcę mówić o polityce bieżącej, ale padło tu słowo odszkodowania. W całej tej narracji się o tym nie pamięta, że Polska objęła ziemie zachodnie. I to jest fakt fundamentalny. A poza tym zaszły oczywiście gigantyczne zmiany społeczne, uruchomione przez reformę rolną i transformację, że tak powiem, ludności ze wsi do miast, które były gigantyczną zmianą społeczną. I stworzyły właśnie to społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy. No więc żołnierze wyklęci, ubecy, oczywiście, że to są ważne tematy, ale one nie dotyczą istoty życia narodu. I schizofrenia historyczna, jeszcze raz do tego się odniosę. Ja też jestem osobą, która sympatyzowała z władzami polskimi w Londynie. Tutaj jest wystawa na krakowskim przedmieściu prezydenta Kaczorowskiego. Miło obejrzałem, ja znałem prezydenta Kaczorowskiego jeszcze jak był ministrem rządu w Londynie, bo byłem stypendystą rządu polskiego w Londynie. Mnie nikt nie musi, chociaż czasem to robi, mówić, że ja czerwony jestem. Nie, tylko ja realnie pamiętam, jak ten świat wtedy wyglądał. I nie wszyscy mogli być, że tak powiem, radykałami opozycji. I nie znaczy to, że jak ktoś nie był, że tak powiem, w twardej opozycji, to był jakiś kolaborant, ubek, albo w ogóle człowiek niegodny szacunku. Sytuacja była taka, że były potrzebne różne postawy, różne zachowania. One dopiero tworzyły kontinuum. I nie było takiej sytuacji, jak właśnie się nieraz przypominało sytuację dysydentów radzieckich, którzy byli kompletnie izolowani. Nasza opozycja nie była kompletnie izolowana. Miała różne kręgi przyjacielskie, ludzi, którzy pracowali oficjalnie, a u nich się ukrywali na przykład ludzie w stanie wojennym. Dziękuję. Poprosiłbym pana profesora to Musiała do... Najpierw odwołując się do pytania, które pan doktor zadał. Wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy oceniać politykę historyczną, to w dwóch zdaniach tylko. Można powiedzieć w ten sposób, że ta polityka reaktywna rzeczywiście jest zauważalna, natomiast gorzej jest z czymś, co moglibyśmy
uznać za strategię, która by wymuszała pewne skoordynowane działania różnych instytucji państwowych i pozapaństwowych, także tych trzeciego sektora. Dlaczego mamy problem ze zbudowaniem tego typu strategii? W moim przekonaniu właśnie dlatego, że musi być, żeby ona była przekonująca, żeby ona była w stanie przebić się do opinii publicznej na zewnątrz, to musimy mieć jedność pomiędzy tym, co robimy wewnątrz i tym, co robimy na zewnątrz. I oczywiście możemy dyskutować o odcieniach szarości w PRL-u i polskość ziem zachodnich jest dobrym przykładem, do tego jeszcze wrócę, ale na poziomie państwowym musi nastąpić daleko idąca redukcja w którymś momencie, bo kluczowy jest przekaz prosty, czego jesteśmy spadkobiercami. Czy jesteśmy spadkobiercami spuścizny post-PRL-owskiej, czy jesteśmy spadkobiercami tradycji opozycyjnej i niepodległościowej. Oczywiście z punktu widzenia naszych dyskusji historycznych będziemy się zagłębiali w odcienie szarości. Z perspektywy polityki państwa, która musi być związana z polityką odznaczeniową, patronów, trwałych upamiętnień i tak dalej, ta decyzja musi nastąpić i wtedy następuje redukcja, bo trudno jest, nawet nie odwołując się do żołnierzy wyklętych i ubeków, budować trwałą politykę upamiętnień, w której z jednej strony będziemy uznawali, że na podobny szacunek zasługują działacze opozycji, jak ci, którzy tą opozycję zwalczali, nawet nie schodząc do poziomu żołnierzy wyklętych i ubeków. Tu państwo polskie musi rozstrzygnąć, czy jest spadkobiercą PRL-u, czy jest spadkobiercą opozycji, działalności opozycyjnej niepodległościowej. I oczywiście ziemie zachodnie to jest świetny przykład, ale zapominamy wówczas o sowietyzacji ziem wschodnich. I to też są odcienie szarości, o których warto pamiętać. I tu jest, myślę, ten element, o którym wspomniał z kolei pan profesor Chwedoruk, który jest bardzo ważny. To znaczy, w pełni się zgadzam z tym, że także jakby uciekając troszkę od środowiska historycznego w stronę tą, o której mówią socjologowie, to socjologowie mają to pojęcie kapitału moralnego, w którym pojawia się proste przekonanie, że tak naprawdę pamięcią zbiorową dzisiaj, czy pamięć zbiorową dzisiaj wspólnot państwowych, narodowych, definiuje podział na sprawców i ofiary. I teraz pożądane jest w odniesieniu do II wojny światowej, żeby właśnie być w przypisanym, bo to nie zawsze musi się wiązać z obiektywną prawdą historyczną, do tego obozu, który walczył z III Rzeszą Niemiecką i był ofiarą jej działań, a nie do obozu sprawców. I tu oczywiście nam się otwiera cała masa kontekstów bardziej szczegółowych, które się z tym wiążą. Ale gdzie, wydaje mi się, jest fundamentalny problem nie tylko nasz, ale także innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mianowicie tu, że dla nas ten prosty podział być w obozie antyhitlerowskim nie jest taki prosty, dlatego że dla nas wojna się nie skończyła w 1945 roku i my zostaliśmy na kolejne półwiecze poddani dominacji sowieckiej i dla nas pomniki wdzięczności Armii Czerwonej są tak naprawdę obiektami propagandowymi ościennego mocarstwa, które nam narzuciło władzę. W przyszłym roku będziemy mieli ważną rocznicę z tym związaną, czyli rocznicę procesu 16, gdzie wicepremier konstytucyjnego rządu polskiego jest skazywany w Moskwie za to, tak naprawdę, że realizował działania tegoż konstytucyjnego rządu. I to jest kłopot w realizacji polityki historycznej za granicą, że ta wrażliwość, czy ten nasz udział w dziejach, a nie tylko nasz, tak samo Litwinów, Białorusinów, nie wiem, Czechów, Słowaków i tak dalej, jest na, zwłaszcza dla państw zachodnich, niezrozumiały, bo one nie doświadczyły dominacji sowieckiej. I one są podatne na to, co możemy nazwać propagandą już nawet, a nie polityką historyczną, czyli to wszystko, co kryje się pod pojęciem wielkiej wojny ojczyźnianej, a więc pod, w działaniach realizowanych przez różnego rodzaju instytucje rosyjskie albo z Rosją powiązane, które mają nas przekonać do tego, że dla Rosji sowieckiej wojna zaczęła się w roku 1941 od agresji III Rzeszy Niemieckiej na Związek Sowiecki, a to oznacza, że nie ma paktu Ribbentrop-Mołotow, nie ma 17 września, nie ma zbrodni katyńskiej, a
Armia Czerwona i Związek Sowiecki może występować w roli kogoś, kto wyzwala Europę od Niemców. No jednak nie do końca, to znaczy można podręcznikowo sprawdzić, co to znaczy wyzwolenie, a można również w słowniku języka polskiego przeczytać, co to znaczy podbój i sytuacja, w której tracimy połowę przedwojennego terytorium, a ościenne mocarstwo narzuca nam rząd, zgodnie z definicją ze słownika języka polskiego, to jest podbój, a nie wyzwolenie. I dlatego, mnie się wydaje, jest ten bardzo duży problem z zaakceptowaniem czy z wpisaniem naszych działań w tą optykę związaną z aktywnością Armii Czerwonej. I jest problem wynikający z tego, że Zachód tego po prostu nie rozumie. Pozwolę sobie odnieść się do wypowiedzi pana profesora Andrzeja Friszkę dotyczącej wyprodukowania w latach 90. serialu o Piłsudskim w reżyserii pana Andrzeja Trzos-Rastawieckiego. Panie profesorze, to był jeden serial przez 30 lat. To świadczy o tym, że nie chciano budować tożsamości narodowej ani prowadzić spójnej polityki historycznej wewnętrznej. Chciałbym zwrócić też uwagę na to i zadać panom kolejne pytanie dotyczące w dalszym ciągu wewnętrznej polityki historycznej prowadzonej wewnętrznie. Edukacja na poziomie szkół podstawowych i średnich. Właściwie edukacja historyczna jest w szczątkowej formie. Nie ma takiej nauki, nauki historii, która by budowała moim zdaniem postawy obywatelskie, postawy patriotyczne, tożsamość narodową. Uczy się historii w sposób szczątkowy, a wręcz powiedziałbym jako zainteresowany niechętny. Dlaczego tak jest? Ja bym powiedział, że mamy generalnie problem, nie tylko w Polsce, z edukacją jakkolwiek pojętą. Myślę, że obok ogólnych przemian kulturowych, indywidualizmu, egoizmu i wszystkiego tego, co przyniosła gospodarka rynkowa w jej obecnej postaci, nakładają się na to w Polsce także czynniki instytucjonalne. Jeśli za coś moim zdaniem można docenić to, co się dzieje w ostatnich latach na niwie polityki historycznej, to jest zwiększenie ilości lekcji historii w szkołach i skończenie z eksperymentem pod nazwą gimnazjum, które spośród różnych przedmiotów, jak sądzę, dla historii miało wręcz zabójczy charakter, zupełnie irracjonalnie rozcinając cykl edukacyjny, a dla części młodych ludzi kończąc faktycznie edukację historyczną na pierwszej klasie liceum. Spadek poziomu wiedzy historycznej dla każdego, kto miał do czynienia z młodymi ludźmi w ciągu ostatnich mniej więcej 15 lat, był wręcz rewolucyjny. To było coś niewyobrażalnego, co przekraczało wszelkie miary, a skoro stało się to gwałtownie, to znaczy, że po pierwsze właśnie ten czynnik instytucjonalny był tutaj katalizatorem, więc w tym sensie być może długofalowo te zmiany instytucjonalne, ale podkreślam długofalowo, przyniosą jakiś efekt i raczej powinniśmy się zastanowić nad tym, jak uczyć, bo nauka historyczna w skali globalnej przeszła przez wiele przemian, które niekoniecznie mogą służyć edukacji historycznej. To jest na przykład wąska specjalizacja historyków, prawda? Amerykanie gdyś ustalili, że historycy kolejnych młodszych pokoleń zajmują się coraz węższymi obszarami. A to doskonale widać także w Polsce, prawda? Czy można być historykiem, politologiem, socjologiem i tak dalej, tak powiem, nie będąc erudytą, będąc zamkniętym jak, prawda, rzemieślnik w wąskiej kanciapie i nie potrafiąc się do tego odnieść. Natomiast jedna rzecz wypowiedzi pana profesora musiała, moim zdaniem, jednak absolutnie zasługuje na komentarz. Moją rolą jest przede wszystkim znajdowanie niespójności. Otóż jeśli oczekujemy od Niemców czegokolwiek, nawet w warstwie symbolicznej, a ja rozumiem, że to jest instrument polityki, wszyscy go niemal w świecie obecnie stosują, prawda? Roszczenia są
chcemy coś wytargować od kogoś innego, zwracamy się do historii jako broni. Absolutny banał w dzisiejszym świecie, nawet w jakichś zupełnie spokojnych zakątkach świata, typu Norwegia czy Szwecja, płaci się ludom północy odszkodowania za ich prześladowanie parędziesiąt lat temu. Jednocześnie odwołujemy się do stworzonej w czasie zimnej wojny teorii totalitaryzmu, która zrównywała oba totalitaryzmy, to relatywizujemy w tym momencie Hitlera i niemieckie zbrodnie i odpowiedzialność za wojnę. Tertium non datum. Albo tak, albo tak. Nie da rady zrobić tych dwóch rzeczy naraz. Trzeba być po prostu realistą. A mnie bardzo martwi zestawianie losu Polaków z kolaborującymi w skali masowej mieszkańcami zachodniej Ukrainy, niewielkich fragmentów zachodniej Białorusi, państwem słowackim, które uczestniczyło w Holokauście i w agresji przeciwko Hitlerowi na terenie Słowacji w czasie Powstania Słowackiego walczyło także paruset Polaków, głównie z Armii Krajowej. Ktoś dzisiaj w dobie Grupy Wyszehradzkiej o tym mówi? Ktoś mówi o tym, że w Tobruku i pod Gazalo polscy żołnierze byli obok czechosłowackich, czy że walczyła ochotnicza kompania Czechosłowaków we wrześniu 1939 roku? To są niezagospodarowane pola polskiej polityki historycznej, a my się zajmujemy tym, żeby się postawić obok kolaborantów Hitlera w jednym szeregu. Przykro mi, tak nie da. Druga wojna światowa miała niestety dwie strony, prawda? To nie była wojna 30-letnia, gdzie się zmieniały sojusze. Albo można było być z Hitlerem, Mussolinim, Hirohito i Salasim, albo można było być z Rooseveltem, Stalinem i Churchillem. Smutne to i przykre. No ale niestety, jeśli odejdziemy od takiego myślenia, to będzie to klasyczny prezentyzm. To znaczy nanoszenie kategorii z XXI wieku na realia lat 40. I właśnie to mnie najbardziej martwi jakby w edukacji przez cały okres od 89 roku, że używamy kategorii pamięci. Kategoria pamięci, zwłaszcza pamięci zbiorowej, która została sprowadzona do historii z innych dyscyplin wiedzy. Naszym przedmiotem zainteresowania powinna być świadomość historyczna. Jeśli chcemy, żeby młodzi ludzie myśleli, to najpierw muszą mieć wiedzę. A w Polsce, między innymi poprzez reformę w roku 99, magicznie założono, że można znać historię, nie mając wiedzy. Prawda? Daty, postacie to są nieważne, w internecie sobie można sprawdzić. Okazuje się, że niestety nie można. Ja się zgadzam. I teraz odnoszę się do tego, co mówił pan przed chwilą. I akurat tu się z wieloma rzeczami zgodzę. To znaczy, to jest oczywiście wielkie wyzwanie, jak w świecie przypominać złożoność sytuacji, w której Związek Radziecki zarazem jest koalicjantem, bo nie możemy tego wymazać. Taka jest powszechna świadomość. No, dźwigał na sobie ciężar walki z Hitlerem. A zarazem, że tak powiem, jest naszym wrogiem w gruncie rzeczy, który podbił Polskę. To ta sytuacja powoduje, że nie da się tej redukcji przeprowadzić, jakby pan chciał, do takiego stanu prostego zdania. To jest sytuacja, w której zawsze musimy tłumaczyć złożoność spraw. Nie ma inaczej. I tego się nie przeskoczy. Nadmierna redukcja, że tak powiem, również innych wątków, nadmierna redukcja prowadzi po prostu do zniszczenia historii, to znaczy do stworzenia z niej po prostu takiej tępej propagandy. I ja temu jestem totalnie przeciwny, dlatego nie lubię, żeby ktoś mówił, że ja coś mam wspólnego z polityką historyczną. Nie, nie mam, nie chcę mieć. Ona mnie odrzuca ze względu na to, że ja pamiętam PRL po prostu bardzo dobrze, czyli manipulowanie historią w imię potrzeb partii, jej ideologii, jej przywódców. I bardzo jest mi trudno zaakceptować, że teraz jest dobra partia, dobrzy przywódcy i też wolno manipulować historią. Nie, nie wolno nigdy. Oczywiście, ma pan rację, jeżeli dajemy nazwy ulic, jeżeli dajemy ordery, to musi być to jasne i przejrzyste. Tu jest zgoda, no, to nie jest nic proste. Tego się nie da, że tak powiem, stworzyć tak prosto. Tu muszą być jasne kryteria. Tylko i takich nie ma. Dlatego, że jeżeli mieliśmy stulecie niepodległości w zeszłym roku i nagle się nałożyła na to gigantyczna akcja zmian ulic, to ja się pytam, gdzie jest ulica Jędrzeja Moraczewskiego, pierwszego premiera niepodległej Polski? Gdzie są, że tak powiem, ulice Leona Wasilewskiego na przykład, pierwszego ministra spraw zagranicznych niepodległej Polski, jednego z najbliższych ludzi Piłsudskiego?
Nie ma. Zapomniano. Te osoby, nie wymieniono tych osób. A dlaczego? Bo nie byli endekami. A dzisiejsza Polska PiS-u jest Polską endecką. Jak się nie jest endekiem, czyli narodowo-ludowym katolikiem, to się nie ma pełni praw. Tak, Moraczewski komunista, na pewno, tak. Moraczewski, premier, twórca niepodległego państwa razem z Piłsudskim, tak samo Wasileckim. Niestety współczesna Polska, tradycje polskiej niepodległościowej lewicy, z którą ja się utożsamiam, od przedwojny, od czasu jak mój dziadek rozbrajał Niemców w Warszawie w listopadzie 18 roku, była antyendecka. I my nie zaakceptujemy nigdy endeków jako polskiej świadomości narodowej. Wykluczone. Nie ma zgody. I nie będzie. Nie było nigdy i nie będzie. Endecja to jest przeciwnik polityczny, ideologiczny, inna wizja narodu, państwa, kultury, obywatelstwa, wszystkiego. Tego, to o tym też trzeba pamiętać, jeżeli się chce budować wspólnotę. Trzeba uwzględnić wrażliwość innych i szukać tego, co łączy, a nie narzucać, że wszyscy zostaną tak spacyfikowani, że już nie będą mogli się odezwać i będą musieli biernie akceptować. Teraz, jeśli chodzi o historię w szkole. Tak, jest fatalnie. Jeden z moich studentów na egzaminie poprawkowym na pytanie, z czym mu się kojarzy Monte Cassino, odpowiedział, że nie wie, o co chodzi, co to jest Monte Cassino. Muszę powiedzieć, że tu przeżyłem kolejny szok. Co roku przeżywam kolejny. Więc to był jeszcze kolejny, prawda? Jak to zatem jest możliwe, że w czasach polityki historycznej, kiedy rzekomo to wszystko jest takie ważne, maturę kończy człowiek i nie słyszał, co to jest Monte Cassino. Ja oczywiście zastanawiam, nie mówię, że to jest wina rządu, tylko to jest wina przemian we współczesnej kulturze młodych ludzi, bardzo głęboki, z którymi nie mamy na to sposobu. Oni po prostu bardzo mało czytają. Oni już nie bardzo chcą oglądać filmy dokumentalne. Oni przede wszystkim czerpią wiedzę o świecie, nie tylko o historii, o całym świecie, z internetu. I nie tego internetu, prawda, co byśmy sobie życzyli, prawda, się tam do Wikipedii na przykład sięga. Nie. Po prostu z forów dyskusyjnych Facebooka, Twittera, czy jak to się tam nazywa. Jeszcze młodzi ludzie mają takie nowe, ja nawet ich nazw nie znam. Oni tam sobie grzebią, rozmawiają z kolegami i tak sobie budują wiedzę. W związku z tym może facet dojść do 20 roku życia i nie słyszeć o Monte Cassino, oczywiście tam były dalsze pytania, nie słyszał oczywiście o żadnym Andersie nigdy, nie słyszał, żeby był jakiś rząd polski w Londynie. On nic z tych rzeczy nie wie. A zdał maturę i przyszedł na studia, humanistyczne w dodatku. I to jest odpowiedź na problem. To, że się go będzie bombardować ideologią narodowo-katolicką, odgórnie przez państwo, to nie znaczy, że on, że tak powiem, że to w ogóle do niego dojdzie. On przypuszcza, w ogóle go to nie obchodzi, co tam mówi prezydent, premier, on się w ogóle tym nie interesuje. Pytanie jest, jak, że tak powiem, docierać do ludzi? Ja nie mam odpowiedzi. Prawdopodobnie bardzo różnymi sposobami. Jednym z nich są te targi, książki, proszę bardzo. Tylko miejmy świadomość, że odwołujemy się do pewnej kategorii naszych współobywateli, ale są jeszcze inne kategorie współobywateli, do których się w ten sposób nie odwołamy, bo ich to w ogóle nie interesuje. I tego się nie zmieni tak łatwo. Jeszcze poproszę pana profesora Filipa Musiała. To ja postaram się kilka wątków. Co do tego, że powinniśmy szukać tego, co nas łączy, pełna zgoda. Co do endeckości, ja nie mam takiego przekonania. Uważam, że pan profesor troszkę przerysowuje. Proszę mi wybaczyć taki bardzo demagogiczny chwyt, który teraz zastosuję. Ale jeśli pan profesor mówi, że niebawem się okaże, że kto nie przejawia tej wrażliwości endecko-ludowej, ten nie będzie się mógł odzywać, no to wydaje mi się, że to jednak jest nie tak. Pan profesor przejawia inną wrażliwość, a jednak się odzywa.
I bardzo dobrze, i tak powinno być. I nikt, jak rozumiem, temu odzywaniu się nie przeszkadza. Kilka kwestii krótko. Specjalizacja, o której mówi pan profesor Fedoruk, tak, to jest oczywiście niepokojące, ale mi się wydaje, że to jest w ogóle zjawisko współczesnej nauki. To znaczy, że ona się zaczyna w każdej dyscyplinie, w każdej dziedzinie zajmować coraz węższymi zagadnieniami. Jeśli mówimy o tym, co jest pluralizmem, a co jest schizofrenią, to ja doprecyzuję jeszcze moją tezę. Bo pytanie odnosi się do edukacji, a więc zatem także do podręczników. Jeśli byście Państwo wzięli część podręczników, które dzisiaj służą do nauki historii w szkołach średnich, to zjawisko, które ja nazywam schizofrenią, jest obrazowane przez pokazywanie w dwóch co najmniej podręcznikach Berlinga i Andersa jako równoważnych sobie generałów. I to jest moim zdaniem schizofrenia. Pluralizm to jest to, czego doświadczamy teraz. To znaczy siedzimy za tym stołem, rozmawiamy, każdy z nas ma inne spojrzenie, podajemy sobie rękę i pewnie będziemy jeszcze rozmawiać nie raz i nie raz się spierać, być może nawet na ten sam temat. To jest pluralizm, ale sytuacja, w której Berling i Anders są przedstawiani młodzieży, która się ma z tego podręcznika uczyć, jako równorzędni generałowie, to jest schizofrenia, bo ten młody człowiek nie będzie wiedział, kto stał, można powiedzieć, z której strony barykady. I teraz odnosząc się do tego, co mówił pan profesor Chwedoruk, mnie się wydaje, że jeśli chodzi o ocenę II wojny światowej, to między nami nie ma sporu. Natomiast ten element, który dla mnie jest ważny, to jest to, że ja się zgadzam w pełni z tym, co pan profesor mówi. To znaczy, że w czasie II wojny światowej były tylko dwie strony, ale w ten sam sposób powinniśmy spojrzeć na to, co dzieje się po tym, gdy Trzecia Rzesza upada. Też są tak naprawdę dwie strony. To znaczy można być albo w wolnym świecie, albo w bloku wschodnim. Tak, zgoda. Tylko chodzi o to, że nasz problem, tutaj pan profesor Fiszke to bardzo trafnie jeszcze rozbudował. Nasz problem polega na tym, że jeśli my przyjmiemy taką narrację, jaką narzuca strona rosyjska, chyba tak to można określić, to wtedy się okaże, że gdzieś ginie nam wszystko to, co się wiąże ze zbrodniami komunistycznymi. To znaczy ginie nam Wielki Głód na Ukrainie, operacje narodowościowe, łagry i tak dalej, i tak dalej. I to jest kłopot. Jak opowiedzieć naszą historię, bo słusznie panowie zwracali uwagę, że nie wszystkie państwa będą miały zbliżoną do nas historię i w czasie II wojny, i po niej, bo część stała po stronie hitlerowskiej w latach II wojny światowej. Natomiast nasze doświadczenie dziejowe jest dość wyjątkowe, to znaczy jest charakterystyczne dla raptem kilku wspólnot z tej części Europy Środkowo-Wschodniej i jest kłopotem, jak pokazać, że doświadczyliśmy dwóch totalitaryzmów, oba były dla nas szkodliwe i nie możemy spokojnie przechodzić nad tym, że ktoś uznaje Związek Sowiecki za państwo, które nas wyzwoliło, bo tak po prostu nie było. Szanowni Państwo, czas nas niestety goni. No, właściwie otworzyliśmy dopiero debatę wokół polityki historycznej, a już musimy kończyć. Podsumowując krótko tą rozmowę bardzo ciekawą panów profesorów, mógłbym powiedzieć w taki sposób. Chciałbym, żeby polityka historyczna nie dzieliła się na politykę, jak pan profesor powiedział, narodowo-endecko-katolicką i na politykę liberalno-lewicową, tylko żeby to była jedna wspólna państwowa polityka historyczna, budująca obraz Polski w świecie i budująca tożsamość narodową przyszłych pokoleń. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie pouczającej dyskusji, bardzo mądrej. Panom profesorom dziękuję za udział. Pan profesor Rafał Chwedoruk, dziękuję bardzo. Pan profesor Andrzej Friszke, dziękuję. I pan profesor Filip Musiał. Dziękuję Państwu.